Dzisiaj porozmawiamy o szczęściu i sukcesie. I na samym początku od razu zadam Ci bardzo ważne pytanie. Dokładnie teraz, w tym momencie, czy czujesz się szczęśliwa? Czy czujesz się szczęśliwy? Czy to szczęście jest wielkie, czy też malutkie? Czy czujesz, że Twoje życie jest pełne sukcesu? Czy ten sukces jest duży, czy też malutki? A może masz odczucie, że jesteś nieszczęśliwa, nieszczęśliwy? Że Twoje życie to brak sukcesu? Zastanów się nad tym pytaniem, bo to pytanie jest kluczem do naszej dzisiejszej 131. ceremonii. Zanim otrzymasz jednak wskazówki od siły wyższej, przejdziemy krok po kroku przez cały proces aktywacji Twojego wewnętrznego słońca, oczyszczenia, podwyższenia wibracji, połączenia z tym miejscem mocy, naturalnie z magiczną oazą, jako symbolem przemiany i transformacji, bo po naszym dzisiejszym spotkaniu znów coś zmieni się w Tobie, w Twoim sposobie patrzenia na Twoje życie. I już nic nie będzie tak, jak było wcześniej, bo dokładnie teraz siła wyższa ma dla Ciebie mnóstwo niespodzianek. I one czekają tuż za progiem. Nadszedł więc czas, aby chwycić w dłonie klucz o numerze 131 do szczęścia i sukcesu, otworzyć te drzwi, wyjść na zewnątrz i złapać te wszystkie niespodzianki w Twoje dłonie. Ale do tego należy się odpowiednio przygotować, bo i Twoja wibracja musi być odpowiednia, nastawienie i wszystkie czujniki, którymi zostałaś obdarzony, wyostrzone, by widzieć wszystko, słyszeć wszystko, czuć wszystko, rozumieć wszystko i w odpowiednim momencie chwycić tą okazję, tą niespodziankę i skorzystać z tego wszystkiego, co wpadnie w Twoje dłonie. Bo jeżeli te wibracje nie będą na odpowiednim poziomie, jeżeli Twoje czujniki nie będą wyostrzone, to może zdarzyć się tak, że drzwi otworzysz, wyjdziesz na zewnątrz, przejdziesz przez ten próg, ale nie zauważysz ani tych niespodzianek, ani tych wyjątkowych okazji, które czekają na Ciebie. Czasami jest bowiem tak, że wielu, wielu ludzi przechodzi obok najlepszych okazji, ale mają klapki na oczach. Oni tego nie widzą, bo są tak skoncentrowani na zupełnie czymś innym. Na przykład na braku szczęścia, braku sukcesu, czy jakichś problemach. Ich myśli są zanieczyszczone i nawet gdyby najlepsza okazja pojawiła się tuż przed nimi, oni tego nie widzą i idą dalej. By tego jednak uniknąć i by wykorzystać wszystkie okazje, które dokładnie teraz pojawią się tuż przed Tobą, aby zobaczyć te wszystkie niespodzianki, które Siła Wyższa przygotowała dla Ciebie, do tego potrzebne jest Ci dzisiaj nasze spotkanie, by wszystko idealnie przygotować na to nowe i piękne, co czeka tuż za progiem.